Dzisiaj chciałbym przypomnieć Wam historię Saula. Nie jest to jakoś specjalnie znana postać, dlatego po odsłuchaniu podcastu zachęcam Was do zajrzenia do pierwszej księgi Samuela, rozdziału od 9 do 31. Muszę Wam zdradzić pewną ciekawostkę z mojego życia. Bo jakoś prawie rok temu, gdy siedziałam tak dłużej nad tą postacią, miałam w sobie takie pragnienie, by szerzej podzielić się tym, do czego doszłam, czytając jego historię. Jak widzicie, Bóg czasem spełnia nawet te najmniejsze pragnienia naszego serca w niesamowity sposób. Zacznijmy od tego, że Saul był pierwszym królem Izraela, a jego rządom towarzyszyły nieustanne wojny. Był teściem Dawida, którego raczej większość z Was kojarzy. Dzisiaj skupimy się bardziej na właśnie tej relacji, ponieważ chcę Wam pokazać, jaki mechanizm ma w nas zazdrość, którą miał w sobie Saul. Dawid był początkowo jego cenionym przyjacielem. Był wodzem jego wojska. Świadczyło to o dużym zaufaniu. Jednak gdy pozycja Dawida wzrastała, Saul nie mógł się z tym pogodzić. Jesteśmy w momencie, w którym Dawid pokonał Goliata, a tłum wywiatuje na jego cześć. W głowie króla pojawia się jedna myśl. Ktoś jest lepszy ode mnie. Zazdrość w nas jest naturalną emocją, która, można powiedzieć, pojawia się często. Informuje ona nas o tym, że coś jest dla nas ważne. Tak jak na przykład w tej sytuacji. Pozycja i uznanie była dla niego ważna. Sama emocja nie jest czymś złym. Po pojawieniu się tej myśli my decydujemy, co z tym możemy dalej zrobić. Czy będziemy w to dalej brnąć, czy może spróbujemy bardziej analizować to, co nas boli. Jak zobaczymy dalszą historię Saula, to właśnie ta jedna myśl cały czas w nim siedziała. I to powodowało narastanie w nim frustracji i zazdrości. Cofnijmy się teraz na sam początek historii Saula. W Biblii jest napisane, że jest to wysoki, dorodny człowiek. Nie było piękniejszego od niego. I dlatego teraz jest królem. Pan mu błogosławił, a jego duch był cały czas przy nim. Więc w czym był problem? Saul urodził się w najmniejszym rodzie Izraela, który najmniej znaczył. Jego ojciec go źle traktował, sam nie znał swojej wartości i godności i chciał, żeby Saul zasłużył na jego miłość. Być może ty też tak masz, że tak jak Saul szukasz akceptacji i próbujesz zasłużyć czymś na czyjąś miłość. Zobaczcie, że tak naprawdę Saul nie ma powodu do zazdrości, bo jest przystojny, jest blisko Boga, jest królem. Ale relacja z ojcem wpłynęła na to, że pojawiła się w nim myśl, z którą potem nie mógł sobie poradzić. Zazdrość jest wynikiem jego niskiej samooceny. W podobnej sytuacji był Dawid, który też był najmłodszym synem swojego ojca, nie miał żadnego znaczenia w rodzinie i jeszcze do tego miał bardzo delikatną, dziewczęcą urodę. Mimo że można powiedzieć, że Dawid miał powody do zazdrości, to nie był zazdrosny, a nawet jeśli, to potrafił sobie z nią poradzić. Kiedy Samuel przepowiedział Saulowi upadek, on nieustannie żył w lęku, przed utratą pozycji. Saul czuł się bezradny, samotny i opuszczony. On jedynej swojej wartości, poczucia sensu, szukał we władzy. Myślał, że jak wszystko utraci, będzie nikim. Ten lęk i zazdrość, które się pojawiły, doprowadziły do tego, że Dawid z najlepszego przyjaciela stał się jego najgorszym wrogiem. Od tego czasu Saul stał się agresywny. Zaczął rzucać uczniów Dawida, następnie wysłał go jako dowódcę na wojnę. Widzicie, sam nie wiedział już, czy go nienawidzi, czy go kocha. Chce mieć blisko przyjaciela, ale boi się utraty władzy. Zaczyna obsesyjnie śledzić każdy jego ruch, a w porywach emocji próbuje go zabić. Kuje w nim wszystkie swoje żale i lęki. Wszystko, co robi, wzbudza w Saulu paniczny lęk, przeradzający się w agresję. Saul chciał mieć kontrolę nad Dawidem, a jego jedynym celem stało się pojmanie go. Saul, gdy dowiedział się, że jego własny syn pomaga Dawidowi, w niego też zaczął rzucać włócznią, oskarżając go o zdradę. Wiecie, co się stało, gdy Saul spotkał Dawida? Zapłakał i stwierdził, że jednak jest on dla niego kimś naprawdę bliskim i ważnym. Zobaczcie, jak z tej perspektywy wszystkie jego poprzednie działania wydają się teraz całkowicie bezsensowne. Saul przez całe swoje życie szukał akceptacji, której nigdy nie dostał w domu. Być może ty też nie czujesz się akceptowany.
Chciałabym Cię zaprosić do tego, że teraz z Bogiem spróbował wejść w te wszystkie miejsca, które potrzebują Jego uzdrowienia. W te miejsca, gdzie nie czujesz się akceptowany, gdzie myślisz, że powinieneś zasłużyć na czyjąś miłość. Bóg Cię kocha bez względu na wszystko i chce Cię właśnie w tych miejscach uzdrowić. Dlatego chciałabym, byś dzisiaj mógł usiąść i porozmawiać z Nim o tym wszystkim, co Cię boli. Trzymajcie się, pa!